Cześć, jestem Bartman. Dzisiaj kilka słów o osiągach i dołączonym oprogramowaniu do myszy dla graczy A4 Tech Blady V7. Zapraszam. Odpalamy sobie oprogramowanie. O, już jest otwarte. Blady, które ściągamy ze strony producenta, podane na takiej wizytówce. Także wszystko bez problemu się tutaj odbywa. Zacznijmy sobie od pierwszego rdzenia. Kiedy wybierzemy sobie, żeby włączyło nam jeden z rdzeni, mysz wyłącza się dokładnie i łączy się ponownie. Po jakimś czasie wszystko jest ok. O, już widzimy, wszystko nam działa. Dobrze, pierwsze co się rzuca w oczy to to, że producenci chyba korzystali z translatora Google, bo sami zobaczycie, nadaje się do odgrywania ról i gra w czasie rzeczywistym strategii. Czyli chodzi tutaj nam o RPG i RTS-y. No i tak cały niestety ten program jest skonstruowany, że ten język strasznie kuleje i jest tak naprawdę na kolanie przetłumaczony. No, mi się to bardzo nie podoba, bo momentami jest to bardzo takie mylące, także to nie, to jest na minus. Dobrze, ale mamy pierwszy rdzeń, jest on nam aktywowany. Sprawdzamy po kolei. Tutaj mamy wszystkie nasze przyciski rozpisane, które możemy sobie programować według naszego widzimisię. Zarówno jakimiś tam skrótami klawiaturowymi. Nie wiem, jest naprawdę dużo, dużo możliwości. No i tutaj standardowo wszystko sobie programujemy. Każdy z naszych przycisków. Możemy sobie oczywiście kilka setów ustawić, które będą nam potrzebne w danym czasie. Idziemy sobie dalej, mamy czułość i tutaj również możemy sobie podzielić na kilka progów takich. No i na każdym z nich ustawiamy sobie odpowiednią czułość do naszej pracy, którą możemy sobie zmieniać klawiszami funkcyjnymi. Dobrze, tutaj tu jest czułość w DPI. Maksymalna to jest 3200, za to minimum to 100. Częstotliwość raportowania od 125 do 1000 Hz. Dla mnie jest to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. I teraz tak, reakcja na kliknięcie. Tutaj tym producent się strasznie chwali i tutaj jest to 1 milisekunda. Standardowo podobno myszy dla graczy mają czasu reakcji na kliknięcie, jest to 18 milisekund. No nie wiem, jeżeli byłaby to prawda i różnica jest taka duża, no to naprawdę podczas gier trybu multiplayer 18 milisekund to jest tak jakby ping nam spadł o 18. No jest to bardzo dużo. Także pod tym względem, jeżeli ta reakcja jest taka prawdziwa i jeżeli różnica jest naprawdę taka duża, no to słowa uznania dla producenta, bo to robi dużą różnicę. Dobrze, ustawiamy sobie nasze ustawienia. Apply, czyli po angielsku, no nie wiem, nie wszystko chyba tutaj przetłumaczyli. No i wszystkie nasze ustawienia zapisywane są w rdzeniu naszej myszy. Okej. Sprawdźmy może częstotliwość raportowania. No i faktycznie jest to 250 Hz, czyli tak jak producent podaje. Okej. No i tutaj właśnie oczywiście opisane jest, że jak to się nie nadaje do jakichś tam specjalnych gier, ten pierwszy rdzeń, czyli do RTS-ów i gier RPG, które w sumie nie wymagają jakiegoś dobrego sprzętu, biorąc pod uwagę myszki. No bo wiadomo, nie ma tam zbyt dużej, czas reakcji nie liczy się tak bardzo. Aktywujemy sobie drugi rdzeń. No i tutaj widzimy, że nadaje się do podstawowej gry FPS. Strzał pojedynczy, seria podwójna i seria potrójna.
Strzał pojedynczy, czyli program pierwszy, kolor czerwony. Strzał podwójny, czyli na przycisku N, kolor zielony. I strzał potrójny, kolor żółty. No, to jest taki bajer bardziej, bo wszystko zależy od możliwości broni. Mysz nie może narzucić tego, że nasza broń zacznie nagle strzelać szybciej i zacznie strzelać seriami. Sprawdźmy, jak to tu wygląda. Mamy pierwszy, czyli jest ok. Drugi tryb. Tak to wygląda. Ja trzymam po prostu ten. Trzymam klawisz, a to się w takim mniej więcej odstępie czasu nam klika ten bot, tą myszkę. No i numer 3, czyli potrójna seria. No. Tak to nam tu wygląda. Dobrze. No i tak samo. Ustawiamy sobie czułość, częstotliwość raportowania, no i reakcję na kliknięcie. Wszystko jest tutaj opisane pytajniczkami. Jakbyśmy czegoś nie wiedzieli, no to wyskakują nam alerty. Wyskakują okienka z informacją. No i wszystko jest ok. Dobrze. Teraz Core 3. Aktywowany już, jak widać. Tryb headshot. No i tak samo. W wszelakiej gamy możliwości wybierania inteligentnych przycisków. Możemy sobie tutaj zarówno jakieś skróty klawiaturowe ustalać, możemy różne tutaj skróty biurowe, skróty multimedialne. Także możliwości jest naprawdę masa i jeżeli komuś jest to potrzebne bardzo do gier, wiadomo, może to ułatwić życie, może to trochę nam skomplikować, ale jeżeli dojdziemy do wprawy, czemu nie? Jeżeli jest taka możliwość, można z niej korzystać śmiało. Dobrze. No i tutaj mamy rozpisane, że nasz strzał pojedynczy będzie nam pomagał podczas strafingu, czyli strzelania za poruszającym się na boki przeciwnikiem i w drugą stronę, kiedy będziemy uciekać przed naszym przeciwnikiem i jednocześnie strzelać. Drugi przycisk, czyli zielony, no, będzie aktywował tryb headshot, który zaraz będziemy próbować skalibrować. No i przycisk trzeci, żółty, również ma taką samą opcję jak tryb zielony. Możemy tutaj sobie zmienić tryb dla leworęcznych, dla praworęcznych. Dobrze. Tutaj mamy makro. Tu jest pole do popisu dla prawdziwych maniaków, którzy chcą w każdym calu dopasować swój sprzęt do własnych preferencji, do gier, w które oni dokładnie grają. I każde opóźnienie może spowodować przegraną. No, tutaj naprawdę jest pełno różnych opcji, gdzie możemy właśnie skróty klawiaturowe, możemy jakieś tam poruszanie kursorem specjalne. No, możliwości jest naprawdę wiele i dla maniaków, dla perfekcjonistów jest to bardzo przydatna opcja. Tryb headshot, czyli jedna z trzech opcji, za które zapłaciliśmy dodatkowo w naszym Core 3, która rzekomo ma nam ułatwić rozgrywkę. Jest swoistym rodzajem oszustwa? Trudno to zakwalifikować. Producent twierdzi, że jest to po prostu lepsze dozbrojenie się w naszej wirtualnej potyczce. Ja uważam, że może to być jakaś forma oszustwa, kiedy maszyna, czyli nasza myszka, będzie nam pomagać w naszej rozgrywce. No ale dobrze, sprawdźmy. Tutaj możemy sobie oczywiście pogrupować nasze ustawienia. Możemy wybrać sobie grę. Na przykład Counter-Strike. No i wybieramy sobie broń, którą będziemy używać. Taka MK. Czy ta funkcja działa i czy jest użyteczna? Z mojego punktu widzenia nie. Grałem naprawdę dziesiątki rozgrywek w Call of Duty, w Battlefielda.
z włączonym trybem Core 3, z wyłączonym tym rdzeniem naprawdę trudno zauważyć jakąkolwiek różnicę. Jeżeli chodzi o te opcje, no to naprawdę może to robić różnicę i zarówno czułość, jak i szybkość reakcji mają naprawdę duże znaczenie. Ale jeżeli chce nam się bawić z dopasowywaniem się do gier, z dopasowywaniem się pod każdym względem naszych preferencji, oczywiście jest tutaj duże pole do popisu. Tutaj mamy jeszcze opcje odnośnie bezprzewodowych modeli, no i informacje o wersji. Podsumowując, ten model zarówno wygląda świetnie, jak i ma świetne osiągi i właśnie dlatego bardzo lubię go używać. Wszystkie dane techniczne nie wydają się być podane na wyrost i naprawdę zdają egzamin. Zarówno częstotliwość próbkowania, czas reakcji, wysoka czułość, wszystko to naprawdę bardzo wpływa na naszą pracę na komputerze, na naszą rozgrywkę w trybie multiplayer z innymi graczami. Jeżeli chodzi o Core 3, to według mnie jest to taki bajer naprawdę dla maniaków, którzy chcą w każdym calu spersonalizować swoje ustawienia, chcą w każdym calu dopasować swój sprzęt do ich wymagań. Ja aż takim maniakiem nie jestem, ale jeżeli chcesz i masz czas zapoznać się z wszystkimi opcjami i będziesz je wykorzystywał, to jest produkt dla Ciebie. Ode mnie to już wszystko. Po więcej informacji, szczegółową recenzję i dane techniczne zapraszam na portal videotesty.pl. Nie zapomnijcie również odwiedzić naszego sklepu, bo mysz A4Tech Blady V7 znajduje się również tam. Zapraszam Was również na naszego Facebooka i na nasze forum, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi informacjami i recenzjami.